Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. Dzisiejszy film, jak widzicie, zaczyna się nietypowo i zaczyna się nietypowo dlatego, że pomyślałam sobie ostatnio, że może raz w miesiącu zrobiłabym jakiś taki film ekstra, który byłby vlogiem. Wtedy, kiedy mam, wiecie, coś ciekawego, co się będzie działo, żeby pokazać Wam trochę Nowy Jork, co się tu dzieje, jak wygląda tu życie. Nie wiem, czy to Wam się spodoba, więc ten vlog będzie eksperymentalny, ale jeżeli właśnie ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę, napiszcie mi w komentarzu, czego chcecie może więcej zobaczyć, jeżeli chodzi o miasto, o życie tutaj. No i jeżeli mnie oglądacie, nie subskrybujecie, to zachęcam też oczywiście do subskrypcji kanału. Jak widzicie, jestem w takich podomowych rzeczach, nie mam makijażu, także teraz sobie ten makijaż zrobię i przy okazji powiem Wam o moim weekendzie. Dzisiaj jest sobota. No i stwierdziłam, że ten weekend będzie dobry, żeby nagrać cokolwiek, dlatego że dzisiaj mam parę rzeczy do załatwienia tak wokół domu. Muszę odebrać spodnie od krawca, które poszłam ostatnio skrócić. Potem muszę napisać do mojej potencjalnej klientki, z którą, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będę pracować nad garderobą kapsułową do pracy za kilka tygodni. Także muszę się z nią skomunikować. Potem po południu plan jest taki... O, zapomniałam Beauty Blendera namoczyć. Zaraz wracam. Na czym skończyłam? Aha. I potem o godzinie 6, w sumie w tym momencie jest już druga prawie, więc za dużo czasu nie mam. A, jeszcze muszę kompost wynieść. O godzinie 6 jestem umówiona ze znajomymi i idziemy na coś, co się nazywa Queen's Night Market. To jest taki nocny market z jedzeniem, który odbywa się co tydzień właśnie w sobotę w takim parku, który jest przy okolicy, która nazywa się Flushing. Wydaje mi się, że on dopiero wrócił w tym roku, no bo wiadomo, przez ostatnie 2 lata praktycznie w ogóle takie rzeczy się nie odbywały, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, co można tam zjeść, jak to jest duże. Park sam w sobie jest dość duży i tak jak patrzyłam na mapę, to wydaje się, że sporo tych różnych miejsc z jedzeniem ma być. Nie do końca to będą food trucki, myślę, że to będą takie po prostu stoiska, aczkolwiek zobaczymy, zabiorę Was oczywiście ze sobą. Natomiast jutro plan jest taki, że idę na imprezę ze swoim znajomym, który odezwał się do mnie, że idzie na imprezę, na której był już kiedyś w zeszłym roku, która się odbywa, to jest jakaś taka bardziej, powiedzmy, że impreza z muzyką elektroniczną. Ona odbywa się w ciągu dnia, więc to jest dość ciekawe. Zaczyna się o 3 po południu. No jest na Brooklynie, w takiej dzielnicy, która jest, powiedzmy, trochę taka przemysłowa. Akurat tak się składa, że wczoraj dokładnie w tej okolicy byłam. W każdym razie jest to strasznie daleko ode mnie. Ja wczoraj jechałam 1,5 godziny. Normalnie powinnam jechać godzinę, ale jechałam 1,5 godziny. No ale dobra, powiedziałam, że pojadę. I zresztą jak widziałam zdjęcia z tej imprezy z zeszłego roku, to bardzo mi się podobało i właśnie dlatego mój znajomy się odezwał, także to pokażę Wam jutro. Mam nadzieję, że tam będzie bez problemu można nagrywać. Tymczasem dokończę mój makijaż i potem zabieram się za te rzeczy, które mam do pozałatwiania tutaj wokół domu. Chyba konwersy moje przyszły. Zobaczymy. Wziąłam nóż, żeby otworzyć paczkę. O Jezu, zobaczcie, jakie są super! Przepiękne. Mam nadzieję tylko, że są dobre, bo
białe, które mam, mam w rozmiarze 5,5, te zamówiłam 5, bo tamte w sumie są takie dość luźne i poza tym nie było 5,5 i teoretycznie powinny pasować. Zaraz zobaczę. Powiem tak, są tak na styk trochę. Więc muszę zobaczyć ze skarpetką, czy będą dobre i mam nadzieję, że tak. W sensie są takie dość mocno dopasowane, ale kolor jest absolutnie przepiękny. Już raz te buty się wyprzedały, jak próbowałam je kupić. Potem wróciły i też za długo odkładałam po prostu kupno i chyba 5,5 było mi lepsze. Pomyślę. Mam chwilę czasu jeszcze, żeby je zwrócić ewentualnie. Jestem na Flushing i prawie dotarłam już na nocny market. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać. Generalnie jest strasznie dużo ludzi. Aż się zdziwiłam, że pociąg był tak pełny. Ale no chyba jest to popularna rzecz. No i do tego jest piękna pogoda dzisiaj, więc pewnie dużo ludzi po prostu chciało się wybrać i skorzystać z tego. Niedziela. Wczorajszy market był naprawdę fajny. Bardzo cieszę się, że się wybrałam i jako, że on odbywa się co tydzień, to myślę, że jeszcze tego lata parę razy go odwiedzę ze znajomymi, bo naprawdę było dużo świetnego jedzenia. Wszystko było pyszne. Wszystko jak wszystko. Spróbowałam sałatki, która miała fermentowane liście zielonej herbaty i powiem, że to było dziwne. Aczkolwiek to była kuchnia birmańska, której nigdy nie próbowałam i bardzo mnie ta sałatka zaintrygowała. Poza tym jadłam tybetańskie pierożki, które były bardzo dobre i sałatkę kambodżańską. No i na koniec lody takie smażone w głębokim oleju. To akurat spokojnie mogłam sobie podarować, bo było średnie, ale ogólnie wypad był udany. No i dzisiaj, słuchajcie, idę na imprezę, która jest taką imprezą elektroniczną, teoretycznie coś w stylu Burning Man, przy czym Burning Man odbywa się na pustyni, ale generalnie te same klimaty. I wiecie, chcę jakoś fajnie wyglądać. Nie mam za dużo takich rzeczy, które byłyby odpowiednie na tego typu imprezy, bo na tego typu imprezy nie chodzę, ale mam pewien pomysł i mam nadzieję, że ten mój pomysł okaże się, że zadziała. Zacznę od butów. Wymyśliłam, że założę może te buty. Dawno ich nie miałam na sobie, aczkolwiek nie wiem, jak będą wyglądały z resztą tego, co wymyśliłam. Generalnie jest tak, że dzisiaj będzie 20 parę stopni, impreza jest na zewnątrz, w środku dnia, więc będzie bardzo ciepło, więc no zobaczymy. Jeżeli chodzi o resztę, to chciałam właśnie, żeby ten strój był takim bardziej festiwalowym stylu, więc prosta baza, ta koszulka z H&M-u, do tego krótkie spodnie z Gapa. No i stwierdziłam, że jak srebrne buty, to już pójdę też w srebrne dodatki, srebrną biżuterię. Mam trochę takiej biżuterii, która jest taka naprawdę duża. Przypomniałam sobie, że mam taki naszyjnik, który nosiłam przez wiele, wiele lat, a potem jakoś tak o nim zapomniałam. I mam jeszcze taki pierścionek, który jest też taki bardzo, jakby bardzo duży, więc myślę, że to. I do tego na górę, jako taką trochę narzutkę, trochę ochronę przed słońcem, bo słońce będzie, myślę, że dość mocne dzisiaj. Koszula, która ma takie srebrne elementy, bo ona jest oryginalnie z The Couples, ale mówię, ona jest taka dość mocno znoszona, natomiast myślę, że z tym strojem
Będzie ok, zaraz to założę i zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, jestem przebrana, góra mi się podoba, nie wiem, czy podobają mi się te buty z tym wszystkim. Aczkolwiek, czekajcie, zaraz wam pokażę. Góra myślę, że wyszła całkiem ok, jak coś to mogę tą koszulę zdjąć. Tutaj się coś dzieje, tutaj się coś dzieje, tu się coś dzieje. Ogólnie jest to proste, ale takie no, w stylu trochę festiwalowym. Jeszcze muszę się zastanowić, jaką torebkę wezmę. Natomiast nie wiem, czy z tymi butami... Czy to jest okej? Nie wygląda to źle, w sensie jest to jakoś tam interesujące. Wiadomo, to jest taka impreza, gdzie jednak fajnie jest mieć coś, co wygląda tak bardzo oryginalnie. Może jakbym miała mniej blade nogi, to wyglądałoby to lepiej. Chyba jest okej. Mówię, tylko jeszcze pomyślę nad torebką, przydałoby się coś takiego po prostu w pasie. Mam jedną torebkę z Zary, aczkolwiek nie wiem, czy ona będzie dobrze wyglądała. Chyba wygląda to całkiem nieźle, tak sobie myślę. Mówię, że lepiej niż się spodziewałam, oczywiście lepiej by było, jakby to wszystko było srebrne. Aczkolwiek całość jest ok. Dalej nie wiem, czy te buty to jest to, co założę ostatecznie. Ale na razie muszę sobie zrobić makijaż, bo w sumie za jakieś pół godziny muszę wyjść, więc wrócę do was, jak już będę całkiem gotowa. No i jestem z powrotem już pomalowana, próbowałam zrobić coś z makijażem, żeby było jakoś inaczej, trochę wiecie, w stylu euforii i tak dalej. Nie mam wprawy, więc wyszło mi jak wyszło. No ale cóż, nie zawsze wszystko może być idealnie. Podjęłam decyzję co do butów, jednak zdecydowałam się na co innego. Ale reszta została taka sama, zaraz wam pokażę i jeszcze założę takie okulary do tego, bo jest bardzo duże słońce, także stwierdziłam, że te srebrne buty jednak nie do końca pasują, że lepsze będą po prostu zwykłe białe konwersy do tego i powiem, że jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło. Trochę inaczej, trochę po mojemu, generalnie jestem gotowa na imprezę, mam nadzieję, że wy też, także... Idziemy.